Zajmijmy się problemem nadmiernego myślenia, ale tak w miarę szybko, bo spodziewam się, że większość z was nie ma czasu na to, żeby w ogóle przemyśleć ten temat, dlatego kliknęliście to nagranie. Skąd bierze się problem nadmiernego myślenia? Bierze on się głównie z przytłoczenia informacjami z zewnątrz nas oraz takim poczuciem, że my musimy dokonać wyboru i nie do końca wiemy, jakiego wyboru mamy dokonać. Wtedy w naszym umyśle tworzy się wiele hipotetycznych ścieżek myślenia i my stoimy w takim miejscu, gdzie musimy dokonać wyboru. Albo wybierzemy A, albo wybierzemy B i nie wiemy do końca, gdzie co nas poniesie. Po części jest to powód, dlaczego ludzie wchodzą na ścieżkę duchową, bo chcą mieć po prostu święty spokój. Chcą być wolni od wyboru, wolni od dokonywania rozróżnień, wolni od niepokoju, który temu towarzyszy. I w gruncie rzeczy ludzie tak naprawdę nie chcą niemyślenia. Ludzie nie chcą nie myśleć. Ludzie chcą mieć spokój, chcą mieć poczucie ulgi, chcą mieć poczucie wolności od odpowiedzialności. I to jest też powód, dlaczego często duchowość określa się mianem ucieczki od życia, tak? Od codziennych problemów, od codziennych zmagań. I to też nie jest jakby problemem samym w sobie, no bo w zasadzie każdy z nas chce mieć w życiu spokój. I nawet jeżeli ktoś ocenia w ten sposób duchowość, to i tak nie zmienia faktu, że ten człowiek i tak będzie w jakimś sensie poszukiwał sensu życia, znaczenia życia, zrozumienia w ogóle egzystencji, tak? I w zasadzie to każdy z nas mógłby odrzucić etykietkę z słowa duchowy i nie miałoby to żadnego znaczenia, bo i tak poruszalibyśmy się po jakimś obszarze koncepcji, które musiałyby być użyteczne dla nas, żeby w ogóle żyć i funkcjonować. Także powracając, gdy mówimy problem nadmiernego myślenia, tak naprawdę mamy na myśli niepokój towarzyszący naszemu wyborowi. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie wiemy, co będzie z naszym zdrowiem. Nie wiemy, co będzie z naszą pracą. Nie wiemy, co będzie z systemem ekonomicznym. Nie wiemy, jak podchodzić do tematów politycznych. Nie wiemy, jak podchodzić do tematów związkowych. Nie wiemy, w ogóle my nic nie wiemy. I tak w zasadzie to na co dzień każdy z nas odgrywa jakąś tam rolę w strukturze zachowań, które mają dla nas jakiś użyteczny i praktyczny sens. Poza tym jesteśmy ograniczeni do naszych codziennych zadań, obowiązków i takiego ziemskiego funkcjonowania, tak? Bytowania. Czyli jeść, srać, uprawiać seks, płodzić dzieci, iść do pracy, iść do przodu, żeby nasze życie miało jakikolwiek sens, tak? I mają tutaj dla nas znaczenie same doświadczenia. Nie tyle tylko koncepcje, jakimi się posługujemy, ale te doświadczenia. W gruncie rzeczy zależy nam na pozytywnych doświadczeniach, bo to one dają nam poczucie radości, to one dają nam poczucie, że to życie ma w ogóle jakikolwiek sens dla nas, no bo jeżeli możemy doświadczać czegoś pozytywnego, no to jest fajnie, tak? Gorzej, gdy siedzimy w dole egzystencjalnym, smutku albo depresji, bezradności i nie chcemy w tym siedzieć, tak? Bo czujemy się tak beznadziejni i bezradni, że żyć nam się odechciewa, stajemy się negatywni, inni ludzie mają nas w tyłku, odchodzą, bo nie chcą słuchać naszego jazgotu i nie dość, że doświadczamy cierpienia, to jeszcze totalnej samotności. Ja zawsze w zasadzie radzę ludziom, żeby robili to samo, czyli utrzymywali stabilną rutynę, medytowali, uprawiali sport, budowali fajne relacje z ludźmi, czytali książki, dbali o swoją sferę intelektualną. No w zasadzie, jeżeli rozejrzysz się dookoła i zgłębisz fundamenty rozwoju osobistego czy rozwoju duchowego, to zdasz sobie sprawę, że wszystko spoczywa na tych samych fundamentach albo na tych samych jakichś tam określeniach, czy znaczeniach, czy symbolach. Dla mnie osobiście to jest zaskakujące, jak to można wszystko uprościć, bo to jest po prostu, to jest takie proste, nie? To jest takie proste, że dbasz o siebie, dbasz o umysł, dbasz o środowisko, o otoczenie i masz święty spokój. W zasadzie nic więcej nie potrzebujesz. To, co jeszcze polecam ludziom, to jest to, żeby dbali o skupienie, dbali o koncentrację. Ponieważ twoja koncentracja jest bardzo ważna. To, na czym się skupiasz, to, co ty robisz w ogóle na co dzień. Poziom twojej koncentracji jest też bardzo ważny, bo jak robisz milion rzeczy, które nie mają dla ciebie większego sensu i znaczenia, to potem brakuje ci energii na te ważne rzeczy. To takie, które ty chcesz robić i są naprawdę esencjonalne dla twojego codziennego funkcjonowania. Z tego też powodu modne stały się te różne techniki samopomocowe, jak na przykład wizualizacja, afirmacje, zapisywanie swoich celów na papier, żebyś ciągle o tym wszystkim pamiętał. Bo założę się, że o tym ciągle zapominasz, bo mamy tyle możliwości dzisiaj, tak? Taki chaos informacyjny, tyle informacji, że bardzo trudno jest stale pamiętać i przypominać sobie o tym, co ja tak na dobrą sprawę chcę robić z tym życiem i co jest dla mnie tutaj mega istotne.
I z tego też powodu potrzebujemy tak samo nauczycieli rozwoju osobistego, tak? Stoi taki guru na piedestale i ci mówi: ogarnij się, posprzątaj swój pokój, weź się za robotę, skup się na jakichś ważnych rzeczach, wyrzuć te pierdoły z głowy, przestań myśleć o przeszłości, skup się na lepszej przyszłości. Bo nasze mózgi są tak skonstruowane, że muszą tego słuchać, żeby przypominać sobie tą esencjonalną wartość naszego życia, żeby się na tym skupić i po prostu nie zadręczać pierdołami. Słuchajcie, dzisiaj wam polecę dwie książki. Jedna książka to jest Potęga teraźniejszości Eckharta Tolle. Pewnie większość z was zna tą książkę, już przeczytała. A dla osób, które są początkujące, no po prostu polecam od tego zacząć. Druga książka to jest książka Powrót do zmysłów, która w zasadzie jest bardzo ciekawa i interesująca, ale też posługuje się znanymi koncepcjami słuchania, uważności, zrozumienia tożsamości. Tutaj jest też dużo fajnych, ciekawych, przydatnych, praktycznych ćwiczeń odnośnie do tego, jak pracować z umysłem i tworzyć mapy myśli. Jeżeli nie tworzyłeś nigdy map myśli, nigdy nie wyżygiwałeś z siebie tego, co siedzi w środku ciebie, to ta książka może ci po prostu pomóc zrobić jakiś porządek tam w środku głowy, albo przynajmniej da ci takie poczucie, że coś ze sobą robisz, żebyś nie siedział w poczuciu bezradności. W swoim własnym życiu nauczyłem się, że nie ma czegoś takiego jak niemyślenie, albo przynajmniej nie ma czegoś takiego jak jedna recepta na to, żeby nie myśleć i nagle wszystko w naszym życiu się naprawia samo i niczym nie trzeba się już martwić. Te wszystkie techniki mają nam pomóc, gdy w głowie jest za dużo myśli, tak? Za dużo emocji, za dużo niepokoju. Podobnie jest na przykład w przypadku uziemienia, tak? Pracy w polu, pracy przy ogrodzie, jakiejś takiej fizycznej pracy, która sprawia, że czujemy ciało, nie siedzimy w głowie. To również ma taką samą wartość. Podobnie na przykład kontakt z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, z jakimiś osobami, z którymi na co dzień pracujemy i możemy wyjść z naszej głowy i zająć się po prostu praktycznymi rzeczami. I myślę, że to jest w gruncie rzeczy najważniejszy element odsuwania na bok negatywnych myśli. To jest po prostu rozproszyć swoją uwagę i zająć się czymś produktywnym. Zająć się czymś, co sprawia nam radość i przyjemność. Ja wiem, że to nieraz jest trudne, jak jesteśmy w dole, ale na dobrą sprawę my nie wynaleźliśmy innego lepszego rozwiązania, tak? Są różne pigułki, tabletki, środki, metody takie i owakie, ale po części po prostu jesteśmy troszeczkę skazani na ten egzystencjalny niepokój. Tak jak w egzystencjalizmie to zostało fajnie przedstawione, czy tam w nihilizmie, tak? Ja sam osobiście uważam, że nasza przyszłość będzie skupiała się ku pozytywnemu nihilizmowi, czyli takiemu przeświadczeniu, że rzeczywistość jest cała relatywna, wszystko jest absolutnie możliwe, świat jest naszym wyobrażeniem, ale mimo wszystko będziemy chcieli się tym cieszyć i coś z tym życiem robić. To samo tyczy się transformacji naszych umysłów, czy rozwoju świadomości w kierunku niedualności. Tak, te ruchy związane z przebudzeniem, z oświeceniem też będą jakby w tym samym kierunku szły. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Stawcie dla mnie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki, jeżeli chcecie wesprzeć kanał. Na dole są odnośniki, możecie to zrobić poprzez PayPala, Patronite'a. Jeżeli 100 osób wpłaci piątkę albo dyszkę, to patrzcie, jaka fajna suma by nam się zgromadziła. Materia, duchowość i materia. Oczywiście nie zmuszam i nie naciskam, bo to wiecie, zawsze jest związane z jakąś taką wątpliwością, nie? Czy ja mam kogoś wesprzeć, albo czy ja mam się o coś prosić, nie? I każdy ma z tyłu głowy takie dziwne wrażenie, że materia, nie? Jednak tutaj duchowość, ale tu jednak jest nadal materia. To jakiś taki podstęp, nie? Ukryty wąż. Kolektywne głupoty. Zapraszam was na podcast Po Całości oraz wszystkie inne social media. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo. Błyśka.